posłuchajcie. No i Marcin jest wolny, będzie wolny. Już w tej chwili decyzja sędziego, czyli sędzini, właśnie już godzina pierwsza 33 podjęto decyzję o wypuścieniu Marcina i będziemy na niego czekać. Panie mecenasie, będzie to dzisiaj, tak? Cześć, witaj. Mówicie mi na dole, że już jest? Ja cię znam. Tak? Ty jesteś strasznie podobny do pana Pana. Dzień dobry. To od razu go wypuszczą, tak? No, ja myślę, no trochę podkłada, ale dzisiaj wyjdzie. Tak, ale dzisiaj będziemy stąd. Tak, on napisze. Jeżeli pojedzie się potem rozliczyć do Włocławka, tak. Nie musi tego robić dzisiaj, bo jest już wolnym człowiekiem. Tak. Tylko sąd musi, bo sąd jakby ma taką powinność przygotować te nakazy, to wszystko, zwolnienia i wtedy wychodzi. Tak jest. Ale dzisiaj już będzie z nami. Dzisiaj będzie z nami, zaraz będzie z nami. Zaraz Marcinek. Już będzie. Zadzwoniłam na noc, żeby tam powiedzieć. Marcinek. Wojtku, bo ja mogę z Marcinem się nie widzieć. Tak jest. Będziesz łaska w rozkaz. Tak jest, rozkaz. Bo jeden egzemplarz mam ja. Aha, bo ty z nami zostaniesz, a Marcin to będę z nami. Dobrze. Ale potem popatrzę sobie, o której mam jazdę do Szczecina. 16:10 najpóźniej mam taki pociąg. A gdzie się zatrzymaliście? Na hotelu, który się nazywa SMS. Na ten... A ja na co w samochodzie? Nie no. Dlaczego? Ja tego nie muszę nie wytrzymać. Nie bym na parking do auta. Nie dziwię się. Wcześniej złama przy łóżko. Zaraz go wpuszczają. Dziękujemy panie mecenasie. Naprawdę pan wykonał piękną. Dziękujemy pani sędzio. Wojtku, i tak mały komentarz. Jak tam było? Gdzie? No w tym, tam podobno gdzieś w jakimś areszcie byłeś. Słuchajcie, tak? ja miałem warunki dwa razy lepsze od Marcina, bo moja cela miała 5,70 długości, 3 metry szerokości. Marcina miała 1,40 szerokości i 3 metry długości i miała takie okno, jakbyście pokazali. Marcin widział tak świat, przez taką blendę. Nie miał przeźroczystych szyb. Powiem tak, to był polski kryminał, nie żydowski kryminał, więc w polskim kryminale leczyłem się jak u siebie. Tak jest. To tylko chciałem powiedzieć. A Marcin? A, chciałem pozdrowić całą służbę więzienną. Ludzie naprawdę na poziomie i w tym trudnym momencie dla mnie będę ich wspominał jako jasny punkt w tym życiu. W tym i co momencie. Powiesz na temat sędzi? Bardzo piękna pani. Tak. Bardzo piękna pani. Sędzina, pani sędzia podjęła decyzję i teraz powiem to po raz pierwszy w życiu naprawdę z pełną świadomością. Nie komentuje się wyroków sądu. Tak jest. Ale dobrze. Marcin nie powinien siedzieć. On nic takiego nie zrobi. Gdyby chociaż batonikał ze sklepu. No to będziemy czekać na Marcina w tej chwili, już czekamy, także zaraz go wypuszczą. No. Przewidziany Osadowski wyszedł, bo wiesz, Bo jest po naszej stronie. Niemcy to wyrażali w bardzo pięknym zwrocie. Gott mit uns. Blokujemy windę, czy otwieramy ten?
Chodź. W pewnym momencie jak zdjąłeś buty, to sobie pomyślałem, że... Nie, nie, normalnie, naturalnie. Naturalnie. Ale słuchaj. Gumy. To było bardzo dobre. To było bardzo dobre. Bardzo dobre. Ale pani Bartek maskał się. Bo ja sam nie. Wszyscy żuli gumę. Głupio mi strasznie było, ale... To co, idziemy tam? No idziemy Adam. Do rodziczek. Idziemy? Idziemy. Idziemy. Chodźcie, niech oni sobie tam porozmawiają. Pójdę, wezmę rzeczy, bo rzeczy mam na dole. Sobie porozmawiają chłopaki. Tak, tak, ale Marcin, a gdzie Marcina? Co? Marcin w ciągu godziny ma być. A, czyli czekamy na niego na zewnątrz w takim razie. Bierzemy ten. No, no witam, cześć. Nie powiedziałem, że się wycierać, no to jest dokładnie. Płaczcie, płaczcie, można wam tak. Płaczcie. Tak jest. Dobrześmy się nie malowały, bo byśmy w ogóle rozstarły, tak? Jak tam na dworze ludzi jest trochę? No, ale będzie jest ja nie będę utrzymany z tak gorącą patelnia taka. Napisałam tym naszym, ale nie wiem, czy przekażą parę, czy się poszło na tym. Nie, już poszło, parę osób tam już życzą. Marta robi najlepsze, jak Marta zrobi to... Ja, ona ma profesjonalny sprzęt. Ja? Profesjonalny... Ona ma profesjonalne oko i tak, i oko, i ręce, i tam palce. Tak, to zostaje, bo... No. O właśnie. Nie no, to była przesada jakby. To idziemy na zewnątrz chyba, tak? A jesteśmy na drugim piętrze, to możemy zjechać winę. Aha. Ale nie wiem, gdzie jest. Bo jesteśmy tutaj w imieniu nas wszystkich, bo to jest w koncercie życzeń od nas dla nas. Tu nie ma zwycięstwa pojedynczego, tu jest zwycięstwo wolności. To co już? Tą koszulę, aha, to dwóch takich co ukradliśmy, nie, dobrze, tamto jest dobre. Tamto jest aktualne, oczywiście jak najbardziej, a to trzeba będzie chyba ten. Na pamiątkę, o to trzeba zajmować na pamiątkę, a z przodu aktualne jak najbardziej. To są kamraci. No, no i to jest. To jest, ale wiecie kto to nosi, taka jedna pani. Koszulka firmowa, nawet ojca dyrektora dostała prywatnie. A, dostała od dyrektora. Chciałam ładnie wyglądać na ojca dyrektora. Od dyrektora, a gdzie pracujesz? U tego. Dla Polski pracujemy, dla wolnej Polski. No idziemy. Uciekuję, już jak jesteśmy, to już. Idziemy, dobra. O, chodźcie. Chodźcie, zajrzyjmy. Bo ten ostatnie rozmowy. Jak oni jechali do tej więzie. Czyli co, teraz Wojtek 28. Skuci przecież tak. A to ten Marcin zobaczył, chyba on, to ja się popłakałam. Ja też. A Marcin na sierpień chyba tam jest. Nie, 22 lipiec. Lipca, tak? Lipca, a Wojtek 28 czerwca. Aha. 25 Dmowski na zamek, jest to tak kojarzy. No właśnie, to dodało. Mi też ten 25 gdzieś tam świta. Nie, sama się. Tak. To jest już, jesteśmy na parterze. Już idziemy. Dziękujemy panom. Dobra. Tamtędy. Czołem się na tak? Do widzenia, dziękuję bardzo. Dziękuję. Wychodzi, nie ma. Presja ma sens. Nie ma. Marcin, za chwilę. Niech żyje Wielka Polska! Dziękujemy. Idziemy do kamratów. Nie
Cześć. Mamy ich, Cześć. Gratulacje. No, nie mogło być inaczej. Powstania, powstańca warszawskiego i kiedy, którą zamordowano w majestacie czerwonego, czerwonej zbrodni. Chodzi mi o Linkę Dziedzicuznę. Proszę Państwa, a ten młody człowiek, który zginął mając zaledwie 21 lat, nazywał się Andrzej Trzebieński, a zginął rozstrzelany przez zbrodniarzy nazistów niemieckich. Czołem! A napisał jeszcze takie słowo. Kochany. Faszyst! Komunizm! Zalał Polskę! Ojczyzny dom! Ugotowałeś się, chcesz trochę wody? Kraj jest zniewolony! Wolności bije dzwon. Jak na biku, zadowolony, co? Ja też. Mówię, presja ma sens. Kalinę kłosi bzy i z nich granica będzie z miłości, a nie z krwi. A kiedy będzie wiosna, za chwilę, zaraz wyjdzie. To zebzu daj mi kisz i tylko mnie nie całuj i nie broń za kraisz. Witam. A kiedy będzie lato, to żyta daj mi kosz, dojrzały i złoty jak twój włos. A kiedy będzie jesień, to pęgmi kalin daj i ty mnie nie całuj i pozwól iść za kraj. A kiedy będzie zima, ja bardzo muszę do Wojtka się dostać. My się znamy z Warszawy i Marszu, ale ja w ogóle ten Chodzi w ogniu stoi raz. Dzisiaj też jestem z misją finansową, więc muszę się do niego dostać. Muszę się nadzieja, ponieważ on często odnosi na nas jak jest. My do niego ciągle gubimy kontakt. No bo te telefony sam rozumiesz. A to ja bym bardzo chciała, bo ja jestem u ciebie znajomych na Facebooku. W razie, gdyby cokolwiek się działo, czy ja mogę do ciebie dzwonić? Inka, numer telefonu nie mam. Dariuszka, dziś dla nas wzorem jest. Oddała za nas życie. Dobry dzień dzisiaj. Okej, czekam na niego. Cześć, Nabil. Później się zobaczymy. Ja do ciebie tak. Nie zmarnuj krwi ofiary życia młodego Polski. I teraz tutaj wysyłam petycję i bym prosiła o podpis, podpiszesz mi. Sama porażka mówi. Dziś w Polsce bije dzwon. Sendeckiego długopis nawalił, był zapłać. Honor i ojczyzna, to się te słowa trzy. Lewacka, nie? Lewacka. Jesteś jutro w Warszawie? Na pewno, to się widzimy. To wiesz, i ja, i ty, Bóg, honor i ojczyzna, to święte słowa przy wyryte mamy w serce.
Kurecki tam gdzieś tam. A tam. Dlatego źle spałeś. Lepiej widzimy się jutro w Warszawie, nie? Jutro w Warszawie. Będzie wielkości w razie czego, to daj do mnie, ja ci załatwię nocy, bo się dobrze wyśpisz. Dobrze. Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Możemy sobie pogratulować. Super. Jasne, dokonaliśmy. Marcin i Wojtku, czekamy tutaj na was. Mamy do 15 zgłoszone wydarzenie. Dlatego prosimy was, żebyście jak najszybciej przyszli do nas.